Witam wszystkich. Witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy, że mamy bardzo dużo próśb o modlitwę, o chorych. Modlitwa jest bardzo ważną częścią życia chrześcijańskiego. Dlatego pozwólcie, że pomodlę się o naszych chorych, o tych, którzy potrzebują pomocy. Skłońmy głowę i pomodlimy się. Panie Jezu, tak dziękujemy Ci, że Ty nas, Panie, znalazłeś, że Ty, Panie, dałeś nam taką możliwość modlenia się w Twoim Bożym imieniu. Dlatego wołamy o tych wszystkich, którzy są chorzy, o tych, którzy źle się mają, Panie, o tych, którzy zostali w domach, bo mają jakieś problemy zdrowotne. Tak prosimy Cię o to, żebyś dał zdrowia, Panie Jezu, żebyś podźwignął te ciała, Panie, bo Ty, tak jak modliliśmy się, Ty jesteś najlepszym lekarzem, Panie Jezu. Oddajemy wszystkich chorych w Twoje Boże ręce, Panie. Oddajemy też ten czas tutaj, na nasze nabożeństwie, Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na historię z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 10. Jest to historia, którą zapewne wszyscy znamy. Na pewno większość zna tą historię, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą historię troszeczkę jakby z innej strony, trochę inaczej niż zwykle się na to patrzy. Otwórzmy nasze Biblię, Ewangelii Łukasza, rozdział 10. Od 25 wiersza. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zarzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując wtedy, podjechał do niego i ujrzawszy się, ulitował nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem. Po czym wsadził go na swoje bydle, zawiódł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójów? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. W tej historii widzimy uczonego w zakonie. Uczony w zakonie, czyli człowiek, Żyd, znawca żydowskiego prawa, który zajmował się jego interpretacją, nauczaniem, zastosowaniem. Często też rozsądzał, sprawował takie sądy nad ludźmi, przychodzili z różnymi problemami do nich. Oni rozsądzali, sprawowali sądy. Był to taki adwokat o specjalizacji takiego prawa religijnego, można powiedzieć. W księdze Nehemiasza czytamy, gdy po niewoli z Babilonu przybywają do Jerozolimy, Nehemiasz wraz z grupą Izraelitów wracają, zajmują się odbudową murów, odbudowują mury Jerozolimy. Gdy już odbudowali mury, biorą księgi
ze świątyni, zbierają cały lud na placu i odczytują. Zbierają wszystkich, którzy mogli słyszeć, którzy mogli rozumieć i czytają. Czytają Księgę Zakonu Mojżesza i odczytują ją. A lewici stoją obok i tłumaczą ludziom ustęp po ustępie tak, żeby wszyscy zrozumieli, co Bóg mówi, co Bóg mówi do nich. I tak właśnie, jak tak to trwało, bardzo długo, jak czytamy w tam, trwało to praktycznie cały dzień. Później się ciągło dalej, bo później święto mieli i tak dalej. Ale nikt z tych ludzi nie chciał odejść gdzieś do domu, czy czuł się znużony. Wszyscy słuchali. Całe to nauczanie, całe to tłumaczenie Słowa Bożego doprowadziło do tego, że lud, który tam był, doszedł do pokuty. Pokutował, przepraszali Boga za to, co się działo, za to, co ich ojcowie czynili. I doszedł do pokuty i takiej wiary w Boga. I tak właśnie sobie wyobrażam takiego uczonego w zakonie, który właśnie tłumaczy ludziom, co mówi dany werset czy dany ustęp Słowa Bożego i doprowadza to do pokuty, jeżeli oczywiście potrzeba, to do pokuty i do wiary w Boga. Tacy uczoni w zakonie byli bardzo poszanowani wśród ludzi. Ale jak wiemy, uczeni, czy to w zakonie, czy faryzeusze, czy sadyceusze, byli bardzo wrogo nastawieni do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ najczęstszym jakby zarzutem pod osobą naszego Pana Jezusa Chrystusa było to, że nie przestrzega sabatu, że uzdrawia w sabat, że karmi ludzi, że robił to, czego nie wolno. Cuda różne, odpuszczał grzechy, chociaż tak według nich tylko Bóg mógł odpuszczać grzechy. Jadał z celnikami i grzesznikami. Jego uczniowie zrywali kłosy w sabat. A musimy pamiętać, że to był czas Starego Testamentu, jeszcze czas prawa mojżeszowego. Pan Jezus jeszcze nie wypełnił swojej woli, swojej roli tutaj na ziemi. Nie umarł jeszcze, nie dał swojego ciała jako baranek, jako ofiarę za to, żebyśmy my mogli być zbawieni. Także Pan Jezus był takim wrogiem numer jeden dla tych ludzi. Oni nie poznali w Panu Jezusa Mesjasza, nie poznali Syna Bożego, nie rozpoznali tego, chociaż byli, tak jak czytamy tutaj, znawcami zakonu, uczonymi w piśmie, faryzeuszami i tak dalej, ludźmi, którzy bardzo dobrze znali pisma, którzy bardzo dobrze wiedzieli o Mesjaszu, a jednak nie rozpoznali w Jezusie tego Mesjasza, Syna Boga. Dlatego był dla nich wrogiem, bo to, co robił, było poza ich granicami myślenia, poza ich jakimiś wyobrażeniami. Te wszystkie cuda, oskarżali go o to, że robi to za pomocą sił ciemności, Belzebuba. Był też niewygodny dla nich z takiego powodu, że przyciągał tłumy. Tłumy za nim szły. Tłumy, jak czytamy tutaj 5000, tutaj jakieś jeszcze większej ilości. Dlatego też był z tego powodu, że był dla nich niewygodny. Możemy przeczytać o tym w Ewangelii Łukasza, że oni bali się tłumów. Ci wszyscy uczeni, znawcy zakonów, faryzeusze, oni bali się tłumów, dlatego też bali się Jezusa. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 20 od pierwszego wersetu czytamy. I stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i zwiastował dobrą nowinę, że przystąpili arcykapłani i uczeni w piśmie wraz z starszymi i rzekli do niego, mówiąc, powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał moc. A on, odpowiadając, rzekł do nich, zapytam i ja was o pewną rzecz, a powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Oni zaś rozważali to, mówiąc między sobą, jeśli powiemy z nieba,
to rzeczy. Czemuście więc mu nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas. Jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd. Wtedy Jezus powiedział do nich, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Tutaj też widzimy te nastawienie faryzeuszy do, nawet do Jana. Jana, który głosił, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że Jezus Chrystus jest tym, na kogo oni czekają. Ale też tutaj widzimy w tym fragmencie, że bali się na pytanie Jezusa, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi. Oni odpowiedzieli, znaczy odpowiedzieli w sobie, tak pomyśleli sobie, jeśli powiemy z nieba, to rzeczy czemuście mu nie uwierzyli. Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas. Jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Tu widzimy, że bardzo bali się ludzie, bardzo się bali tego, co ludzie powiedzą, co zrobią, bo skoro ludzie, zwykli ludzie rozpoznali w Janie, że jest prorokiem, że Jezus jest Mesjaszem, a oni tego nie umieli rozpoznać. I bali się właśnie, bali się tych ludzi, że jeżeli powiedzą w jedną stronę, to będzie ukamieniowanie przez ludzi, a jeżeli powiem w drugą stronę, to zaszkodzą sobie, że są przeciwko Bogu. Jezus nie pasował do ich wizji Mesjasza. Nie rozpoznali z Nim Syna Bożego. Starali się przyłapać Jezusa na jakimś przestępstwie religijnym, na jakimś wykroczeniu, na jakimś czymkolwiek, co mogliby oskarżyć Go i pozbyć się Jezusa Chrystusa. Tak w tym byli zagłębieni, tak tym byli wciągnięci w tą żądzę tego pozbycia się Jezusa, że w ostateczności podkładali nawet fałszywych świadków po to, żeby oskarżali Jezusa Chrystusa. Chociaż wiemy, że to jest niezgodne z ich prawem, niezgodne z ich prawem Bożym właśnie, które im sam Pan Bóg dał, że nie mogą składać fałszywych świadectw przeciwko komukolwiek. Nie liczyli się z tym nawet. Byli tak w tym wciągnięci to tak, że nie mogli, nawet nie zobaczyli, że grzeszą, że robią coś przeciwko swojemu zakonowi, na którym oni naprawdę byli strażnikami tego zakonu. Zresztą już w pierwszym naszym wersecie, który dzisiaj czytaliśmy, pisze, że znawca zakonu, ten nasz dzisiejszy bohater, znawca zakonu wystawia na próbę Pana Jezusa Chrystusa. To był ich cel. Wystawić Jezusa na próbę i może się potknie, może coś powie źle, może coś zrobi źle, żeby to mogli go oskarżyć i go jakoś pozbyć się go tak naprawdę. Nasz uczony w zakonie wie, że Chrystus naucza o Królestwie Bożym, ponieważ pyta go, co mam czynić, żeby dostąpić żywota wiecznego. Także wie, że Jezus Chrystus uczy o Królestwie Bożym, o życiu wiecznym, bo ciągle za Nim chodzili, oni ciągle Go śledzili. Gdzie był Jezus, gdzie tylko Pan Jezus coś czynił, mówił, nauczał, uzdrawiał. Oni byli tam, prawie zawsze tam byli, żeby tylko Pana Jezusa przyłapać. Oni nie chcieli tak naprawdę rozpoznać Pana Jezusa jako Syna Bożego. Nie chcieli widzieć tych wszystkich cudów, które czynił w imieniu Boga. Oni chcieli Go po prostu tylko i wyłącznie złapać na tym, żeby można było Go oskarżyć o coś. Ale widzimy tutaj uczonego w zakonie, który pomimo, że zadaje pytanie takim podstępem, żeby wystawić Boga na próbę, Jezusa na próbę, zadaje pytanie, i to bardzo ważne pytanie. To pytanie jest tak ważne, tak naprawdę na to pytanie, takie pytanie Bogu powinien zadać każdy człowiek, każdy z nas. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Wielu z nas już takie pytanie zadało Panu Jezusowi. Może nie brzmiało identycznie, może nie
nie było bezpośrednio do Boga, ale czasami jak ktoś zwiastował nam Ewangelię, komukolwiek z nas, czasami jak my zwiastujemy Ewangelię ludziom na jakichś ewangelizacjach, na jakichś rozmowach, pytają się, jak to się może stać? Co mam zrobić, żeby odziedziczyć ten żywot wieczny? Co mam zrobić, żeby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca? I to jest właśnie takie pytanie, może nie brzmi identycznie, ale każdy z nas takie pytanie powinien sobie zadać. Większość z nas już zadała to pytanie Panu Jezusowi, co mam czynić, co mam robić. Ale widzimy, to pytanie zadaje znawca zakonu, uczony. W jego mniemaniu chodzi o przykazania, o ofiary, o zakon, o to w czym był specjalistą, o to w czym się tak naprawdę znał, o wszystkie prawa mojżeszowe, które dostali od Boga, przykazania. Widzimy też, że nazwał Jezusa nauczycielem. Mimo, że go nazwał nauczycielem, tak naprawdę nic to nie znaczyło, chociaż nauczyciel, czyli jest, gdyby nie było to napisane, że wystawia Jezusa na próbę, to mówiąc nauczycielu, okazywałoby się, że Jezus jest dla niego jakimś autorytetem, że chce odpowiedzi. Jeżeli mówisz do kogoś nauczycielu, to znaczy, że ten ktoś zna się na tym, że jest dla ciebie autorytetem, że pytasz go po to, żeby się dowiedzieć, po to, żeby usłyszeć odpowiedź, która jest, skoro jest nauczycielem, czyli dobrze wie, jaka dobra jest odpowiedź. Ale on zadaje to pytanie, wystawiając Jezusa na próbę. Widzimy, że można pozornie zasugerować, że Jezus jest nauczycielem, mistrzem, panem, czy może nawet Bogiem. Często słyszymy w modlitwach naszych, jak modlimy się, Panie, mistrzu, nauczycielu, czasami wołamy, mówimy. Ale wiemy, że to też może być tylko takie pozorne. To może być tylko po prostu słowo, które pozornie mówi, że jest Jezus Chrystus dla nas autorytetem. Tak właśnie ten człowiek się odezwał do Jezusa. Mistrzu, ale myślał zupełnie coś innego. Jego serce było w zupełnie innym miejscu. W innym miejscu i knuł podstęp. Nie interesowała go, tak naprawdę nie interesowała go odpowiedź. Interesowało go tylko to, żeby przyłapać Chrystusa na czymś, na co można go oskarżyć i się go pozbyć. No, ale Jezus, jak wiemy, jest mądry, bardzo mądry, jest wszechwiedzący. Ale Jezus mu odpowiedział w swoim takim stylu, zadając pytanie. Często tak robił, jak w tej historii, gdy przyszli do niego uczniowie faryzeuszy wraz z Herodianami i pokazują mu monetę, pytają o podatki, komu płacić. Herodianie to było stronnictwo takie polityczno-religijne, które było bardzo za rządami Heroda, za rządami Rzymian, współpracowali z nimi. I pytają Boga, Pana Jezusa, o monetę i o to, komu płacić. Co z tym zrobić? To pytanie też jest podchwytliwe. To pytanie też ma na celu tylko to, żeby Pana Jezusa przyłapać, żeby Pana Jezusa oskarżyć. Spodziewali się odpowiedzi, że Pan Jezus powie, nie płaćcie podatków, cokolwiek takiego. Oni byliby pierwszymi osobami, które polecą do Heroda i powiedzą, jest tu buntownik, który nie pozwala płacić, który mówi, żebyśmy nie płacili. Taki był cel ich pytania. Żeby Pana Jezusa tylko złapać, żeby Pana Jezusa oskarżyć. Ale Jezus odpowiedział im pytaniem, czyja to jest podobizna i czyj napis? Gdy mu odpowiedzieli cesarza, wtedy im odpowiedział, oddawajcie więc, co jest cesarskie cesarzowi, a co Boże Bogu. Jezus potrafił odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Także rozmówca sam sobie mógł odpowiedzieć na to swoje pytanie. Sam poprowadził go tak w tej rozmowie, że rozmówca sam sobie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Takie pytania podstępne i nam się mogą zdarzyć. Czasami
na ewangelizacji, czy na rozmowie, czy w pracy, czy w szkole, gdziekolwiek. Może się nam zdarzyć tak, że przyjdzie do nas ktoś i zada pytanie, które nie będzie takim pytaniem, żeby się dowiedzieć, nie będzie takim pytaniem, żeby usłyszeć odpowiedź, tylko takim pytaniem, które będzie powodowało to, że albo nas ośmieszy, albo nam podważy naszą wiarę. Sam Pan Jezus powiedział, że i nas takie rzeczy będą spotykać, jak Jego spotykały. Czyli jeżeli Jego spotykają takie trudne pytania, podstępne pytania, to nas też może to wszystko spotkać. Dlatego powinniśmy się uczyć od Pana Jezusa Chrystusa takiej, można powiedzieć, taktyki, takich odpowiedzi. Często możemy, jeżeli ktoś nas zapyta o cokolwiek w pracy, na przykład mnie tak zdarzyło się, że pytali mnie w pracy o coś, czułem, że to pytanie nie jest do końca szczere, że to pytanie jest takie, żeby się albo dowiedzieć, albo jakoś tak, no coś, jakoś podważyć to, w co ja wierzę. No i wystarczyło zadać kilka takich pytań. A co masz na myśli, mówiąc to i to? Co masz na myśli, mówiąc, że nie wierzę, że coś tam, że wierzę w to, a nie wierzę w tamto? Często się okazuje, że ci ludzie sami nie wiedzą dokładnie, o co pytają. Jeżeli ja im zadaję pytanie, a czemu to i tamto, a co masz na myśli, mówiąc to i to, ten człowiek nie potrafi mi odpowiedzieć, nie potrafił mi powiedzieć, co on tak naprawdę ma na myśli. No i wtedy można rozciągnąć tę rozmowę na jakieś takie, pokierować w tą Bożą, dobrą stronę. Dlatego właśnie mówię, powinniśmy się uczyć od samego mistrza takich rozmów, zadawając naszym rozmówcom pytania. Widzimy, że w tej naszej historii z tym uczonym w zakonie, jak i z tymi Herodianami jest właśnie ten pozór autorytetu. Pozór autorytetu, jaki obdarzają Jezusa Chrystusa. Mówią mu: nauczycielu, wiem, że jesteś szczery, i z serca myślą sobie, nie interesuje nas odpowiedź, chcemy tylko mieć o co cię oskarżyć. Ale mówią: nauczycielu, mistrzu, wiem, że jesteś szczery, że nie masz względu na człowieka. Serce tych ludzi było zatwardziałe, było zgorzkniałe. Myśli ich ukierunkowane były na to, żeby tylko Pana Jezusa oskarżyć. Ale wróćmy do naszej historii i pytania zadanego przez Jezusa w wierszu 26. On zaś rzekł do Niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? To jest odpowiedź Pana Jezusa na pytanie, jak dostąpić żywota wiecznego. Co jest napisane? Co czytasz? Pytanie jest z dziedziny tego człowieka. Ten człowiek musiał się ucieszyć, jak usłyszał takie pytanie. Mówił: a no, pestka, no. Przecież ja wiem wszystko z tego zakonu. I czytamy. Ten odpowiadając, rzekł: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Nasz Pan pochwalił odpowiedź. Pochwalił odpowiedź, powiedział, że dobrze, dobrze odpowiedziałeś. Zresztą sam Chrystus udzielił takiej odpowiedzi, gdy go pytał jeden z uczonych w piśmie o pierwsze przykazanie, o to, jakie jest najważniejsze w Ewangelii Marka. Możemy o tym przeczytać. XII rozdział od 28 wiersza. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak on rozprawiał, a widząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miał Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miał bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Widzimy, że odpowiedź jest taka sama.
Odpowiedź Jezusa i tego uczonego w zakonie jest taka sama. Ale Pan Jezus, odpowiadając na to pytanie, był szczery, był prawdziwy. Jego serce było, pałało do tej odpowiedzi. Na to uczony w piśmie mu odpowiedział: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego. To znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać. Pytanie zadane przez uczonego w piśmie. Odpowiedź Jezusa taka sama jak uczonego w zakonie. Ale tutaj jest pewna różnica. Pan Jezus Chrystus, który ma serce w odpowiednim miejscu, i uczony w zakonie, który ma serce, które pała tylko do tego, żeby oskarżyć Jezusa. Odpowiedzi takie same, a dwie różne postawy. Ale tutaj, w tej drugiej naszej historii, widzimy, że uczony w piśmie też chwali Pana Jezusa. Mówi tak: dobrze powiedziałeś. I kontynuuje: Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I miłować całego serca i całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego. To znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Ale tu wydaje się, że uczony w piśmie zrozumiał. Zrozumiał, że nie chodzi o ofiarę, że nie chodzi o całopalenia. A Jezus mu odpowiedział: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Tutaj Pan Jezus pokazał nam w tej historii, że to nie chodzi o te wszystkie prawa, o te wszystkie zakony, o te wszystkie ofiary, tylko chodzi o to, gdzie jest nasze serce, o tą miłość, o miłość do Boga i bliźniego swego. W naszej historii Jezus też pochwalił znawcę za dobrą odpowiedź. Już widać, jak się wyobrażacie sobie, jak on się już cieszy, że a, Pan Jezus mi powiedział, tak, dobrze powiedziałem, jest taki dumny z siebie stoi. A tu Jezus kontynuuje i mówi mu: czyń to, a będziesz żył. Bo Jezus znał jego serce. Jezus wiedział, z czym ma on problem. W wierszu 29 czytamy: On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? Pewnie myślał sobie, że może lewita, może jakiś kapłan, czy ktoś taki jak on sam, to jest bliźni jego. Może tak sobie właśnie myślał. Tak sobie myślał, bo Pan Jezus w tej historii tutaj ma napisane, że ten zakonoznawca chciał się usprawiedliwić. Ale Jezus pokazał mu, naprowadził go poprzez tą przypowieść na prawidłową odpowiedź, że nie uczony jak on, że nie lewita, że nie kapłan, tylko ten, kto lituje się nad innymi, nawet na swoim wrogu. Bo Pan Jezus użył przykładu takiego bardzo mocnego dla narodu żydowskiego. Samarytanie byli wrogami Żydów. A on pokazuje Samarytana jako bliźniego. Żydzi tak bardzo nie lubili Samarytan, tak nienawidzili ich, że jeżeli mieli drogę na prosto przez ich krainę Samarytan, woleli to nadejść kawał drogi, obejść dookoła, niż iść przez ich ziemię. Tak daleko byli oni wrogami, tak bardzo ich nienawidzili. Ale Pan Jezus pokazuje, że bliźnim jest ten, który pomaga, który miłuje drugiego człowieka. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak właśnie postąpił Samarytanin. W liście do Rzymian Paweł pisze: kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnia. Także widzimy, że miłość jest ponad tym wszystkim, ponad tym całym zakonem. Ale uczony w zakonie tego nie rozumie. Nie potrafi tego ogarnąć. A co znaczy taka historia dla nas?
Jak traktujesz Jezusa Chrystusa? Obdarzasz Go autorytetem nauczyciela, mistrza, Pana swego, Boga? Często tak mówimy, modlimy się właśnie. Panie Jezu, Boże nasz, Mistrzu, mówimy, naśladujemy naszego mistrza, nauczyciela. Sam Pan Jezus mówi, żebyśmy być Jego naśladowcami. A jak Ty traktujesz Pana Jezusa Chrystusa? Z jakim autorytetem? Czy słuchasz odpowiedzi, jakich nam Jezus udziela przez swoje Słowo Boże, przez Biblię, przez Ducha Świętego? Czy może spodziewasz się, że odpowie Tobie na Twoje pytanie tak, jakbyśmy chcieli nam, tak jakbyśmy chcieli usłyszeć taką odpowiedź, jaką my byśmy chcieli usłyszeć? Nic innego nas nie interesuje, tylko odpowiedź taka, jaka nam pasuje. Stajemy się obojętni na inne odpowiedzi. Często potrafimy modlić się o coś, a jednocześnie sobie już jakby odpowiedź szykować. Ale czy jesteśmy gotowi na odpowiedź Bożą? Na to, jaka jest w Słowie Bożym, jaką Duch Święty powie. Czasami brat, siostra podejdzie do Ciebie, powie Ci jakieś słowo, nie wiadomo skąd, a się okazuje odpowiedzią na Twoje pytanie. Ale jaka jest Twoja postawa? A może mamy jakieś swoje usprawiedliwienia? Tak jak znawca zakonu. Może zadajemy pytania podważając odpowiedzi Boga. Tak jak ten znawca zakonu. A kto jest bliźnim? Każdy może zadać takie usprawiedliwiające siebie pytanie Bogu. Ale pamiętajmy, Bóg zna nasze serca. Bóg wie o nas wszystko. Tak jak napisał Dawid w Psalmie 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Oraz jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. I widzimy, że Bóg nie musi słyszeć naszych werbalnych wypowiedzi. Nie musi tego usłyszeć w ogóle. On już zna nasze serca, zna nasze myśli. Wie, co chcemy, o co pytamy, ale też wie, jaka jest nasza postawa. Czy my chcemy to usłyszeć tak naprawdę, co Pan Jezus mówi? Czy my chcemy to usłyszeć, co Pan Jezus do nas ma nam do powiedzenia? Czy po prostu oczekujemy odpowiedzi taką, jaką by nas satysfakcjonowała? Jak mówiłem, znawca zakonu zadaje bardzo ważne pytanie. Pytanie, które powinien zadać sobie każdy z nas. Nauczycielu, Panie Jezu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Zapewne z niektórym z nas już się zapala czerwona lampka gdzieś tam z tyłu głowy. Co mam czynić? Jakieś uczynki? Czyny? Przecież żywot wieczny to jest dar łaski od Boga. Tak jak pisze w liście do Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Widzimy tutaj, że to, że czym jesteśmy zbawieni, czy my będziemy z Bogiem w domu, to jest tylko i wyłącznie Boży dar, Boża łaska. To jest, nie jest nasza zasługi. Ale to pytanie nie dotyczy uczynków. Choć znawca zakonu myślał sobie, wszystkie prawa i przykazania, wszystkie te ofiary, wszystko to wypełniam, czynię to. On właśnie miał myśli o uczynkach. Ale chrześcijanie zadając takie pytanie nie myślą, że mogą zasłużyć na zbawienie, czy jakoś jakimś uczynkiem, czy czymkolwiek mogą zasłużyć sobie na zbawienie. My, chrześcijanie, myślimy o tym, żeby się podobać Bogu, o tym, żeby wykonywać Jego wolę, wykonywać to, co jest w Jego Słowie Bożym. Wiemy, że nasze zbawienie powinniśmy sprawować z drżeniem, z bojaźnią, że powinniśmy się na co dzień pilnować, dlatego pilnować, żebyśmy nie, gdzieś nie odeszli na bok, żebyśmy nie zdryfowali gdzieś na jakąś tą szeroką drogę, żebyśmy przypadkiem nie poszli w drugą stronę. Paweł pisze, że nasza pielgrzymka do domu Ojca to jest jak bieg, jak maraton, na którym na końcu nie jest wieniec laurowy, nagroda, medal, taka tutaj ziemska, ale jest to w niebie. W niebie jest nam
przyszykowana nagroda od naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to właśnie powinniśmy być wytrwali w tym. Wytrwali, ale też pilnować siebie na tej naszej drodze, na tej naszej pielgrzymce. Ale jeśli zadam takie pytanie jako chrześcijanin Panu Jezusowi, co mam czynić, to ono będzie znaczyć zupełnie coś innego dla każdego z nas. Każdy z nas jest w innym miejscu drogi z Panem. Jeden jest już 20, 30 lat, drugi jest na samym początku. Są ludzie, którzy dopiero coś kiełkuje w ich sercu, jakieś tam się dzieje, coś, szukają Boga. I to pytanie, co mam czynić, dla każdej osoby jest zupełnie inne. Dla każdej osoby zupełnie co innego oznacza. Ale jest coś wspólnego dla każdej tej osoby, która zadaje takie pytanie. Jest to, że trzeba słuchać Boga. Nie tylko usłyszeć, ale i usłuchać, czynić to, robić to, co Pan Bóg nam każe, co Pan Bóg do nas mówi. Nie wiem, czy znawca zakonu z naszej historii wysłuchał Jezusa i zmienił swoje życie. Nie mamy nic tutaj napisane o tym, ale Jezus mu powiedział, czyń to, a będziesz żył. Każdy z nas powinien robić to, co nam Pan Jezus każe. To, co są, jakie są polecenia w Słowie Bożym. Mamy bardzo dużo poleceń, bardzo dużo słów od Pana Jezusa w Biblii. Pokazuje nam, jak powinniśmy żyć, co robić, czego nie robić. I to wszystko powinniśmy wykonywać. Są takie rzeczy jak nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. W pewnym sensie jest to łatwiej nam jakby zrobić, trzymać tego, niż na przykład nie opuszczaj zgromadzeń. Nie opuszczaj zgromadzeń. Możemy sobie zadać pytania takie właśnie usprawiedliwiające. A co to jest wspólne zgromadzenie? Co to jest? To jest niedzielne nabożeństwo? Jestem. Grupy środowe? No też jestem. No tak, no tam jest Słowo Boże zwiastowane, więc tak, to jest to. No, ale męskie śniadanie, siostrzane, ewangelizacja i tak dalej, dużo rzeczy się dzieje. Czy to też jest wspólnym zebraniem? Takie pytanie możemy zadać. Panie Jezus, pamiętajmy tylko o tym, że Pan Jezus zna nasze serca. Zna i wie, o czym myślimy tak naprawdę. Te pytania są tak naprawdę Jezusowi niepotrzebne. One są po to, żeby się usprawiedliwić samego siebie. Tak jak mówię, każdy powinien robić to, co nam Pan Jezus każe. A polecenia są w Słowie Bożym, w Biblii. Dla osoby, która jest początkująca czy poszukująca, jeszcze się nie zrodziła na nowo, to pytanie, co mam czynić, mistrzu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego, będzie zupełnie czymś innym niż dla osoby, która jest długo w Panu. Taka osoba musi usłyszeć o tym, że musi się narodzić na nowo, musi usłyszeć, że musi należeć do Jezusa Chrystusa. Tak jak Nikodem, który przychodzi do Pana Jezusa. Był z faryzeuszy, ale to jakby można powiedzieć wyjątek z tego. On zobaczył w Pana Jezusie Boga. Przychodzi do Pana Jezusa w nocy, bo się boi swoich kolegów, swoich innych tych faryzeuszy i przychodzi w nocy do Pana Jezusa i pyta: Nauczycielu, co mam czynić? Co mam zrobić? Co się ma stać? Wiem, że dobrze uczysz. Wiem, że jesteś od Boga posłany. Ale Pan Jezus widzi jego serce, pomimo że Nikodem nie rozumie tak naprawdę, co się dzieje, jak to się dzieje, o co chodzi dokładnie. Nie rozumie, ale zadaje pytania. Ale Pan Jezus widzi jego serce, widzi, że jest w tym wszystkim szczery, że szuka. I Pan Jezus odpowiada, że musi się narodzić na nowo, że musi to, co jest z ciała, musi być z ducha i tak dalej, i tak dalej. Znamy tą historię w większości. Rozmowa się toczy dalej. Jezus w końcu mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Na końcu Ewangelii dowiadujemy się o Nikodemie, że wygląda na to, że się narodził na nowo. Bo widzimy, że gdy po śmierci Jezusa na krzyżu idzie i zdejmuje jego ciało,
już oficjalnie, już przy wszystkich, przy tych wszystkich tłumach, przy tych wszystkich ludziach, którzy tam byli, zdejmuje jego ciało i kładzie go w grobie. Także widzimy, że Nikodem, mimo że otwory za uszy, mimo że ze tego stronnictwa, które nienawidziło Jezusa Chrystusa, to jednak jego serce szukało, jego serce było szczere przed Bogiem. I że pomimo, że w nocy przyszedł wtedy, to teraz oficjalnie przy wszystkich bierze Jezusa Chrystusa, bierze jego ciało i składa w grobie. W Biblii mam jeszcze inną historię, gdy przychodzi ktoś do Jezusa z takim pytaniem. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale od 18 wiersza czytamy. Zapytał pewien dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus. Dlaczego zwierz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jest tylko jeden Bóg. Znasz przykazanie, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak, sprzedaj wszystko, co tylko masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. Tutaj też widzimy człowieka, dostojnika, który przychodzi do Jezusa, zadaje takie samo pytanie. Nauczycielu, co mam czynić? Co mam czynić, żeby odziedziczyć żywot wieczny? Też przychodzi z takim autorytetem do Pana Jezusa. Mówi do Niego, nauczycielu dobry. Pan Jezus, jak ja mówię, Pan Jezus zna serce nas wszystkich, zna nasze myśli, wie, o czym myślimy, jakie są nasze serca. I dlatego mówi do Niego, czy znasz przykazania? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten człowiek odpowiedział, tak, robię tak, czynię tak od swojej młodości. A Pan Jezus zna na jego serce i mówi, brakuje ci tylko jednego. Idź, sprzedaj, rozdaj ten majątek ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Widzimy człowieka, który od młodości żyje pobożnie. Od młodości robi wszystko tak, jak mówi mu zakon. Od młodości czyni tak, jak Bóg chce, żeby oni czynili. Ale jest jeden problem. Ten majątek go trzyma tutaj na ziemi. Ten majątek nie pozwoli mu wejść do tego Królestwa Bożego. Pan Jezus mu tu pokazuje. Idź, sprzedaj. Tylko tego ci brakuje. Sprzedaj, rozdaj i naśladuj mnie. Ale niestety ten człowiek odszedł ze smutkiem. Nie potrafił się oddzielić od tego. Nie potrafił tego zostawić. To trzymało go jak ta kotwica, jak ta jakaś kotwa w ziemi, że nie mógł odejść od tego. Był po prostu tak przywiązany do tego. Widzimy tutaj pytanie. Jeden nasz zakonoznawca, jak i ten dostojnik, zadają takie same pytanie do Pana Jezusa. Odpowiedź jest zupełnie inna. Zupełnie inna. Jezus odpowiada zupełnie na to samo pytanie, odpowiada zupełnie inaczej tym osobom. Tak samo jak nam. Jeżeli zapytamy, Panie Jezu, co mam robić? Co mam czynić? Co Ci się podoba? Jak wydać Twój owoc? Dla każdego z nas będzie to inna odpowiedź. Dlatego to jest, tak jak mówiłem, na początku drogi, który szuka, który może jeszcze się nie narodzi na nowo. To jest ta rozmowa z Nikodemem. Dla osoby, która jest nowo zrodzona, jest noworodkiem, jest podstawy, takie podstawy wiary. Dla osoby, która jest już dłużej, to jest wydawanie owocu i tak dalej, i tak dalej. Dla każdego z nas jest to inna odpowiedź. Ale musimy pamiętać o tym, że Pan Jezus zna nasze serca. Że Pan Jezus wie, czy my jesteśmy w tym szczerzy, czy my to, co robimy, co staramy się robić dla Królestwa Bożego, czy to jest szczere, czy to jest z takiego właśnie szczerego serca. Ale widzimy też, że jest coś,
co może nas powstrzymać przed jakby pójściem na całego za Panem Jezusem. W tym przypadku tego człowieka były te majątności, te skarby, które posiadał. Nie potrafił z tego zrezygnować, nie potrafił odłożyć to na bok i iść za tym, co jest najważniejsze, za tym, żeby być w Królestwie Bożym. Ale co nas powstrzymuje? Co nas powstrzymuje od tego, żeby iść na całego za Panem Jezusem Chrystusem? Co nas powstrzymuje od tego, żeby to wszystko zostawić i powiedzieć: Panie Jezu, co chcesz, żebym czynił? Pokaż mi, co chcesz, żebym czynił? Panie, jak mam się zaangażować? Jak wydać owoc? Widzimy, że to jest bardzo ważne. Dla Pana Jezusa jest bardzo ważne to, żebyśmy poszli za Nim na całego, żebyśmy nie stali potem, tak jak było mówione to parę niedzieli wcześniej, nie stali pod bramą i pukali: Panie, wpuść nas, Panie. Myśmy prorokowali, myśmy uleczali, myśmy zwiastowali. Ty byłeś na naszych ulicach, jadłeś z nami, piłeś z nami. A Pan Jezus powie: odejdźcie stąd, nie znam was. Pan Jezus chce, żebyśmy nie mieli tej niemiłej niespodzianki, żebyśmy wszyscy doszli do Królestwa Bożego. Czy jesteś gotowy zadać Bogu pytanie? Czy jesteś gotowy zadać Bogu pytanie, które może pokaże, w czym jest problem, które pokaże, co cię trzyma, ale czy jesteś też gotowy na to, żeby usłyszeć tę odpowiedź? Czy jest coś w naszym życiu, co powstrzymuje nas przed pójściem na całego? Tak na 100% za Jezusem. Czy jest coś, co nas powstrzymuje przed naśladowaniem Go? Jezus ostrzega nas tutaj, że jeśli nas coś powstrzymuje przed naśladowaniem Go, to trudno będzie wejść do Królestwa Bożego. Nie mówi, że to jest niemożliwe, ale to jest bardzo trudne. Musimy się pozbyć tego bagażu, który jest z nami. O, tam czeka nas o wiele lepsze. Tam czeka nas większy skarb. Tam czeka nas coś, czego nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Ale musimy zaufać Bogu. Zaufać Bogu i iść za Nim 100%. Tak na koniec chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. 28 wiersz i dalej. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: Tak jest, Panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadający rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełni wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedają was do Królestwa Bożego. To jest to słowo też do faryzeuszy, do tego, ale chodzi mi o to, którym z tych synów my jesteśmy. Czy jesteśmy tym, który mówi: tak, Panie Jezu, ja chcę, ja zrobię, Panie Jezu, ja... Co mam czynić? Co mam czynić, żeby odziedzić żywot wieczny? A w sercu swoim myślę sobie: no dobra, powiedziałem tak, żeby się usprawiedliwić, żeby już mi dali spokój i tak dalej, a w sercu moim jest zupełnie coś innego. Czyli tym drugim, który pomimo, że nie chciał, że było to coś przeciwko niemu. Często jest tak, że chodzenie za Panem Jezusem jest jakby przeciwko nam, przeciwko naszemu ciału. Nie chce nam się robić takiej rzeczy, nie chce nam się tego robić, tamtego, ale po zastanowieniu się ten drugi syn mówi: dobrze, zrobię to, zrobił to. Zrobił to i mówią, że ten drugi wykonał wolę Bożą, wykonał wolę swego ojca. Pan Jezus powiedział nam taką przypowieść o dwóch synach, co powinno nam uświadomić, że nie jest to jakiś, że nie jest ten posłuszny, kto mówi dobrze, ale ten, kto czyni. Pan Jezus chce, żebyśmy wydawali owoc. Owoc 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Pan Jezus wie dobrze, kto z nas jaki owoc jest w stanie wydać. Nic nie daje ponad siły. Nie daje nam 10 talentów, tak jak w tej przypowieści, czy 5. Jednemu dał tylko jeden talent. Dużo od niego nie chciał, tylko jeden talent mu dał. Ale chodziło o to, żeby
czynić, żeby to robić, żeby wydać owoc. Czy Twoją wolą jest czynić to, co Bóg mówi do Ciebie? To, co jest napisane w Biblii, w Słowie Bożym. Jak tak, idź i czyń to. Amen.